wspólnoty, to wy, drodzy parafianie, razem z waszymi duszpasterzami, księdzem prałatem, księdzem dziekanem, księdzem proboszczem, to wy tworzyliście i tworzycie tutaj tę żywą wspólnotę. Na pewno ci, którzy mają już, tak sobie myślę, 60 i więcej lat, to pamiętają jeszcze budowę tego kościoła. I pamiętają na pewno jeszcze ten kościół poprzedni drewniany. Wielka wdzięczność dla księdza prałata Zbigniewa, bo razem z wami wybudował ten kościół. Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej. Ileż błogosławieństwa przez ręce kapłanów spłynęło na was przez te 50 lat. Dziękujemy też następcy księdza prałata, księdzu Henrykowi Malarnemu, wieloletniemu proboszczowi tej parafii. Są z nami i ksiądz prałat, i ksiądz Henryk Malarny i cieszą się na pewno z tego, że mogą uczestniczyć w tym jubileuszu. A ta radość przeżywa też i wasz obecny proboszcz, ksiądz Norbert. A my razem możemy uczestniczyć w tej radości. Można powiedzieć, gratulujemy wam, drodzy współbracia kapłani, za to, że możecie ten jubileusz obchodzić i za to, że ta świątynia powstała. Wdzięczni jesteśmy też naszym przodkom, rodzicom, dziadkom, tym, którzy swoją modlitwą i ofiarą wspierali budowę tego kościoła. Bo na pewno po spaleniu tego drewnianego kościoła było to takie wielkie doświadczenie wiary dla właśnie rodziców naszych i dziadków. Wielkie doświadczenie wiary, że spłonęła świątynia. Ale jak powstała ta nowa, to też wielka radość, że mamy Dom Boży. Piękny, duży Dom Boży. Dom, w którym możemy czuć się tak jak u siebie. Dziękuję więc w imieniu biskupa opolskiego całej wspólnocie parafialnej i waszym duszpasterzom za to, że budowaliście tutaj i budujecie tę żywą wspólnotę serc i duszy. Niech Bóg błogosławi żyjącym ofiarodawcom Kościoła, a zmarłych niech przyjmie do swojego domu w niebie. Nie zapomnij nigdy Kościoła swego rodzinnego domu i niech głos dzwonu z jego wieży wciąż ci przypomina. Bądź zawsze wierny temu, czego cię tutaj nauczą. Domu Bożym wiele się uczymy, przede wszystkim zbliżenia do Boga, wiary, przykazań, słuchania Ewangelii, jak mamy żyć. Tego się uczymy tutaj, Domu Bożym. To sam Bóg nas uczy przez powołanych do tego wybranych kapłanów, ale też w domu rodzinnym. Ile żeśmy się nauczyli w domu rodzinnym? Od rodziców, od dziadków. Dlatego dom trzeba szanować. Dom trzeba kochać. O domu nie mówi się źle. O domu mówi się dobrze. Bo jeżeli są kochający się wzajemnie ludzie, to to jest kościół domowy, gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego w domu, ale i tu w kościele. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego,
Jezusa Chrystusa.
Świętego pożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień poświęcenia tej świątyni, którym przyjąłeś ją na własność i napełniłeś swoją obecnością. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Przyjmij do swojego królestwa nasze serce.
smarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Panie, nie jestem godzien, abyś przeszedł do mnie, ale...
Amen.